tutaj są. Zostaliśmy obsypani dzisiaj tyloma łaskami. Przygotowałeś dla nas tyle prezentów. Ale czy wszystkie już odpakowaliśmy? A może rzuciliśmy w kąt? Bo zajęci jesteśmy inną kategorią prezentów, takich bardziej przyziemnych. A Ty nam tyle przygotowałeś dzisiaj. Wróćmy myślą do tego, cośmy już przeżyli. Czy to w drodze pielgrzymowania, jadąc autobusem, samochodem. Może jakieś słowo. A może coś mi przyszło do głowy, o czym nigdy w życiu nie myślałem. A potem już Kościół Świętego Wojciecha. Tak jakbyś nas zapraszał, abyśmy wrócili do swojego chrztu, do naszych źródeł, do tego dziedzictwa, w którym żyjemy, bez którego by nas tu nie było. A potem przeszliśmy na Jasną Górę i znowu tyle prezentów. Czy za wszystkie żeśmy podziękowali? Czy wszystkie żeśmy odpakowali? Zastanówmy się przez chwilę. Ksiądz biskup Andrzej tak nam bardzo ciekawie zaproponował, abyśmy byli odźwiernymi. Abyśmy otwierali drzwi, otwierali okiennice, otwierali okna, aby wpuszczać światło, a tak naprawdę, aby wprowadzać słońce, obecność Jezusa, wschodzące słońce Jego miłości. Ciekawy jest to klucz do naszego życia. Klucz światła i ciemności. Są w naszym życiu różne ciemne sytuacje. Czasem nie mamy odwagi zaprotestować, odejść, wręcz uciec. Nie mamy odwagi pobłogosławić, zagadnąć, wprowadzić nowy temat, zaproponować modlitwę, właśnie żeby uchylić drzwi, żeby wpadł promień światła. Przypomnijmy sobie, kiedy Pan Jezus zesłał nam promień światła, które wpadło do naszych serc. I podziękujmy za tą chwilę. I może zastanówmy się też, jak to jest dzisiaj. Gdzie jest ta ciemność? Co mogłoby być światłością? Na co Pan Jezus może liczyć, patrząc na mnie teraz? A może tylko na modlitwę moją? A może nawet tej modlitwy nie mam odwagi wznieść do Niego, bo się poddałem? Tak sobie siedzimy przy Tobie, Panie Jezu, klęczymy. Stoimy, siedzimy, taka bardzo rodzinna sytuacja, zadumani, wsłuchani w to, co mówisz, bezgłośnie. Dzisiaj słyszeliśmy, że
Mówisz bardzo często przez Słowo Boże. To jest to światło. Te różne perełki Pisma Świętego. Te różne genialne myśli, które do nas dotarły i sprawiły, że przywiązaliśmy się do tych brylantów Słowa Bożego. Warto może w tej chwili podziękować Ci za te różne cenne jakieś maksymy, które wlałeś w nasze serca, którymi staramy się żyć. Może kiedyś dawno temu, a może niedawno. Drugim takim momentem, kiedy zapalałeś światła w naszym życiu, światło Twojej obecności, były sakramenty. To też wielka dziedzina ciekawych, romantycznych spotkań z Tobą, kiedy nas tak bardzo brałeś w objęcia i umacniałeś. Pierwsza komunia, jakaś spowiedź niesamowita. Pamiętam taką spowiedź, o którą mnie prosiła harcerka, która jechała na rekolekcje harcerskie. Ale w pociągu było tak ciasno, że wreszcie żeśmy się zatrzymali w tych połączeniach między wagonami, w ogłuszającym stuku kół i szyn. Zaczęła Tobie, Panie Jezu, wyznawać swoją słabość. Różne są te spowiedzi, które czasem nas postawiły na nogi. Może namaszczenie chorych, może jeszcze jakiś inny sakrament. Słowo Boże i sakramenty. Miejsca świętej randki, świętego spotkania z Tobą. Czy podziękowaliśmy Ci wystarczająco?